They are heartless, godless barbarians. Cześć wam, z tej strony Składzik, witam was na kolejnym odcinku Assassin's Creed Valhalla. Jest na 187 odcinek, no i podążymy dalej z fabułą. Tym bardziej, że poprzednim razem bym poleciał grając normalnie sobie jak każdy inny gracz, czyli dalej z questem, ale opamiętałem się na szczęście i tą część fabuły tego questa zostawiłem właśnie na ten odcinek. Czyli środki obronne. Mamy znaleźć konstruktora, którego mamy za sobą i porozmawiać z nim, zobaczyć co będzie mógł dla nas stworzyć. Najlepsze to, że jak było widać w poprzednim materiale, Loki dosyć bardzo przejmował się tym zwierzęciem, tym wilkiem, które znaleźliśmy w studni Urd, gdzie też było nam utrudnione dostać się do tej studni całej. Pilnował dwa wilki oraz ten mały wilczek, który się przemieniał z dużego wilka na szczeniaka. Na szczęście dzięki Tyrowi nie przelaliśmy krwi. Ciekawe co by się stało gdybyśmy przelali, czy jakieś inne siły by chciałby nas zgładzić czy co. A może byłoby coś nieoczekiwanego, co byśmy mogli zobaczyć. Na szczęście tak się nie stało. A my tutaj ewentualnie jeszcze spójrzmy sobie za zadaniu. Jedyne co mnie boli na tą chwilę obecną, od kiedy jesteśmy w Asgardzie, nadal mam ten wykrzyknik i tak naprawdę nie wiem co to jest do odhaczenia, bo w sumie w ukończonych też wszystko odhaczyłem i do tej pory nie wiem. Dobra, wróćmy jeszcze do tych zadań. Jak widzimy, mamy Eivor ocenia skuteczność zaproponowanej przez konstruktora ochrony. No dobra. Sprawdźmy, co on ma tutaj nam do powiedzenia. Niech nam przedstawi to. We found the perfect spot. Did you bring the water? As promised. Wonderful. As it blends with my paint, its magic will power the runes of protection that I hear inscribe. No rune will protect you from my wrath if I catch you playing games. A perfect mix. Wait, what are you doing? Po prostu wybił. Magic to bind my spirit to these enchantments. It amplifies the strength. Hugo magic? You learned this from the Jotnar? They practice a form of Hugo magic, but this is my own technique, and it's just about done. Could you lend a hand and bring me a few jars of paint? As many as you can. Co ty tego nie przygotowałeś? Nie mogłeś po prostu przynieść sobie wcześniej? Sporo tych dzwonuszków. Mam nadzieję, że one nam nie wybuchną w rękach. It's fragile. Easy. Remember, just place it. Don't break it. No, chciałbym je trochę rozbić na twojej głowie, ale po co mu tak naprawdę te farby w tym miejscu, jak z nich na pewno nie będzie korzystał? To jest tak jakby zabalenie nam trochę tego czasu, żeby ten kłaszczyk nie był nudny. What now, Builder? Perhaps you should move out of the way. Atop that rock, the view will be much better. Czyli tutaj, no dobra. I lepiej, żeby zadziałało. Will that do? It will indeed. Hold, hold. And there it is, a thing of beauty.
The runes you painted conjured the shield. They did. And if all goes well, it will protect your allies and roast your enemies. Show me. With pleasure. Draw some invaders out from the woods and into the shield. Alive, of course. They must be alive. The barrier will not harm me as I cross. You have my word, Javi. No, lepiej, żeby tak było. No to poszukajmy naszym krukiem. Stretch your wings, Sunan. No to mam tu ich sporo. Dobra, zaraz kilku wywabimy. Ale co, tu są jotunowie, czyli olbrzymowie. To trochę takie nietypowe, żeby na ziemiach asów były właśnie ta nacja. Chodź, dryblasie. Over here, you stinking shits, skulking about like cowards. Am I so fearsome that you hide like mice in a farmer's field? Oczywiście pilnuję tego, żeby za nami biegli, bo żeby nie było tak, że pobiegnę, a się okaże, że żadnego tu nie ma. Wow. Look at that. Like moths to a flame. Come, you father's cursed. I'm one, and you're many. What have you got to lose? The fools, they run towards their doom. Hey, a to co to jest? Tak na czerwono błyska. To mi się już na pewno nie podoba. Aha, dobra. To mi się na pewno nie spodobało. Builder, the shield summons an army, but it's as weak as your word. Korzystajmy trochę w nich tą bronią, która im tu została. Trochę mi się to nie podoba, że ich jest tutaj aż tylu, a ja jestem sam. Wypadł z mojego gniazdka. Oczywiście możemy uniknąć ataków dzięki tym atakom ogłuszającym, ale musimy uważać mocno. O, na szczęście pojawił się ci skróć o głowę. I lepiej, żeby to tak tarcza działała, bo naprawdę skończysz marnie. It helped. The shield worked wonders. It worked well enough. Impressive, but unstable. Don't fear, my friend. The problem is no more. I have mixed the proper solution. With enough materials and the right incentive, I pledge to build a tower so tall it would shield all of Asgard. Materials we can find, that is no issue. What incentive do you mean? Oh, just a trifle. Nothing grand. I only want Freya as my wife and queen. I tak, co on powiedział? Chciałbyś Freję jako swoją królową? W sumie gdyby nie dodałby słowa królową, to by jeszcze jako tak by zabrzmiało, ale królową to brzmi tak, jakby chciałby zająć miejsce Javiego. No to trochę nam to nie pasuje. Za wysoko mierzy sobie ten gościu zapłata, więc nie wiem, czy warto taką tarczę mieć. Lepiej nie walczyć za każdym razem z jotunami. Pytanie, czy on to zaplanował wraz z Lokim, bo jeżeli tak, to dobry mieli plan, bo w sumie Javi teraz jest pod murem. Jeżeli chciałby, żeby Asgard był bezpieczny od jotunów,
I to byłby jedyny dobry sposób, żeby nikt się już tu nie włamał. To faktycznie dobrze to rozkminili. Ale w sumie dlaczego Freya? Why the Queen of Asgard? Is it your intent to rule at her side? Nothing so bold. I would be happy to simply bask in her beauty. She can govern the realm however she sees fit. Freya is not mine to barter like a bale of wheat. I will ask her what she desires. Do what you must, but my price stands firm. No Freya, no shield. I have no other needs. And you have no other friends, so tread lightly here. No to ten questik nie do końca mi przypadł do gustu z powodu ceny, za jaką musimy zapłacić. A tym bardziej jeszcze coś czuję, że będzie tak, że jeżeli Freya się nawet nie zgodzi lub my się na to nie zgodzimy, będziemy musieli walczyć z większą hordą Jotunów. A to byłoby nam trochę nie na rękę. Będziemy wtedy bardziej zmuszeni, aby przyjąć jego propozycję. Dobra, szczególnie tu mamy kilka bogactw niedaleko, a chciałbym w miarę szybko czyścić takie miejsca. Tak więc zobaczmy, gdzie to mamy. W tamtym miejscu chodzimy, żeby tak cały czas muzyka leci w tle. Mamy jeszcze jednego Jotuna. I nie tylko jednego. Patrzcie, ile tutaj się teraz ich narobiło, co? Przejechaliśmy, tutaj w sumie nikogo nie było. Robi się to trochę tak niepokojące, bo w sumie ich tutaj w sumie nie powinno być, ale z drugiej strony byłaby trochę nudna ta lokacja, nie mając z kim walczyć, tylko prędzej jako takie kłościki robiąc. I w trakcie questów byłby jacyś wrogowie. Mamy kolejną skrzynkę. Drugie bogactwo, jak dobrze pamiętam, było gdzieś wyżej. O, akurat w tamtych budowlach albo budowli. Zaraz się tutaj rozpoznamy z tym wszystkim. A tutaj mamy murek do rozwalenia. No co w tej budowli w sumie jest? Tu mamy kraty. Ale bomby tutaj w ogóle nie ma. Co jest grane? Chyba że ewentualnie bomba już jest w środku, tylko wystarczy ją znaleźć. Nie ma? A są, jak widzimy, są. Są dla nas tutaj przygotowane takie zabawki. Kolejne bogactwo zgarnięte. Sporo tych w ogóle bogactw do zgarnięcia jak na taką lokację. Dobrze wiedzieć chociażby. Mamy też tajemnicę. Kolejna tajemnica, w ogóle questik, gdzie się znajduje w tym miejscu. Kolejny questik znajduje się w tym miejscu. No dobra, na razie to sobie ten questik zostawimy. Zobaczmy, co trzeba tutaj zrobić.
tu i ewentualnie pójdziemy zaliczyć punkt synchronizacji. Myślę, że nam to się uda jakoś to zrobić. Weźmy naszego Reniferka. W sumie tutaj nie wybierałem żadnego zwierzęcia. Więc tak trochę się dziwię, dlaczego Renifer. This noble stag wandered so far from the tree Yggdrasil. The sight of this majestic creature gives my own heart wings. I will follow in the same spirit. Nie uciekniesz? Jak rozumiem, mamy biec za tym zwierzakiem. Ale nam tutaj przeszkadzają ci jotunowie. To jest drugie te zwierzaczek. Tamten jakoś dziwnie padł. Dobra, nie zgubmy tych zwierzaków w ogóle. Tak w ogóle trochę zmieniłem w opcjach nagrywania. Nie wiem, czy idzie to trochę lepiej, czy też nie. Zobaczę w trakcie montażu. Jak będzie trochę słabiej, to raczej wrócę lub jeszcze pokombinuję z głosem. A tutaj widzę, że te zwierzaki nas się w sumie nas nie boją. Nie uciekają, nie płoszą się. Bardzo fajnie. Możemy tak iść sobie wraz z nimi. No i słyszę gdzieś tutaj wilka. Dwalin has roused from his thriving slumber. Does this wild run come from a place of joy or fear? Kawi mówił, że wszystkie wilki powybija. W sumie też takie fajne obserwowanie, dlaczego mógłby Eivor zostać zaatakowany przez wilki wraz z tym, że dostał przydomek Wilcza Paszcza. W sumie już są cztery jelonki. Mam nadzieję, że ten kłaśnik dobrze, że idę za nimi. And finally, Eikthurnir, from whose horns flow the rivers Sit and Vit. So this was the purpose behind their prancing, an offering to their caretaker. Aha, czyli mieliśmy tylko przypilnować, żeby żadnemu Reniferowi, jeleniowi nic się nie stało. I dzięki temu mamy skrzynkę, za którą ofiarowałeś. Dlatego nam ofiarowały właśnie tą skrzyneczkę. Szlachetne serca. Jak widzimy, niektóre właśnie bogactwa znajdziemy dzięki tajemnicy. Niekoniecznie te wszystkie punkty to są to, co nam widzimy na dole, w prawym dolnym rogu. Ilość bogactw, trochę to się moim zdaniem nie zgadza do ilości. I może być tak, że będzie trzeba dzięki tajemnicom to pozbierać. Wróćmy sobie do tamtej tajemnicy, którą mieliśmy.
No, jestem przy tych wilkach, co przed chwilą musieliśmy je zabić. Jeszcze słyszę jakieś wilki ogólnie. Tam jeszcze jest jeszcze jeden. Wracajmy do wykonywania to, co powinniśmy robić. Myślałem, że jakiś jeszcze wilk mi tu wyskoczy. Tu mamy niezłą kratę i ktoś przy tym tu siedzi. Gościu, nie jestem tchórzem, gościu. Ale jak chce się z nami zmierzyć, to oczywiście. W sumie ciekawie wygląda z tym toporem jak Willy. Harvey, you must let me through! Why? What do you want with the Well of Helheimer? To return to my wife, I don't know. Our village was destroyed. I died with my axe. She did not. Good warrior. Helheimer is no place you want to be. I've given you the honor of joining my warriors. Do not be fickle. If it were your love, you would move the Nine Realms to reunite with her. You care not for us warriors. I challenge you to a duel. If I win, fulfill my wish. If you win, send me to hell because I'm an unfit warrior. That is an unfair fight. I cannot win, and you cannot survive. Who am I to trick a trickster? Come, Harvey. Are you a prick and a coward? Grant my wish, you soft cock! Miękka fajon. Jakie takie niskie z jego strony tekścik. No i co, mam się do niego złościć? Po prostu wytłumaczyć, że w Helheimie niczego nie znajdzie. Zobaczmy, a czemu nie? Bo myślę, że tutaj nie będzie walki. I raised armies while you were shitting your axe. Come, lose and take your place in hell. You choose death. Oczywiście on by się starał, aby po prostu zginąć. Trafić do Helheimu. Yes, my lord. A jednak nie trafi do Helheimu. Ale za to spełniliśmy jego życzenie, czyli powalczył z nami. Jak to wygląda? Tu mamy jeszcze w sumie tajemnicę kopiec do układania kamieni. W sumie to nie jest głupi pomysł. Możemy to zrobić i później ewentualnie tutaj mamy sam raz po drodze kilka rzeczy. Ciekawe, czy w ogóle możemy to otworzyć, to miejsce do Helheimu, do tej studni. Ale jak na przykład nie da rady, no to szkoda. Tędy będzie wjazd, tam na górę. Jakoś tak mi się nie chce spinać zbytnio dzisiaj. A spinaczka jest trochę męcząca. Naprawdę fajnie wygląda z klimatem ta lokacja.
Tym bardziej, że to drzewo Yggdrasil bardzo też ładnie wygląda jak w oddali. Ło. My zaraz spadli. I jesteśmy tutaj na górze. Pytanie, czy ułożymy dosyć w miarę szybko ten kopczyk i czy usłyszymy kolejne jakieś gadkę, tylko chyba nie związaną z życia Eivora. Zaraz się przekonamy. Our work is done and daylight remains. We have earned a drink for our troubles, I think. What say you, brothers? A drink, aye, to drown our creation in praise. A world fashioned anew from old flesh. Do you recall the size of old Ymir when we began our work? A corpse as tall as the day is long, spanning the abyss Genungagap. Oh yes, oh yes. His pliant flesh, by which we made the fertile soils of the earth. And from his blood came oceans and the seas. I remember well. For hills and mountains, we piled his bones. From his beard came trees, from his hair, the grass. His domed skull we opened, for the blue heavens above, crowded by clouds of brain matter. A new world made from an old life ended. Skål, brothers! I raise my horn to you both. Brother Odin, you are silent. Is something wrong? Is our work not worthy of praise? No, myślałem, że mi się jakoś to uda tak na szybko to ułożyć, ale jednak nie. Ale jak widzimy, był też tutaj tak trochę na temat Asvili. Jakby każdy z tych bohaterów, których poznaliśmy w Anglii, to faktycznie było nawiązanie do czasów, gdy Eivor mógł być. Jakby tak, takim kamieniem to jakoś podeprzeć. O, trochę byśmy oszukali system. No, aby nam się teraz to udało to zrobić. No dobra. Jak już będę na zakończeniu tego, to do was się odezwę. No i chyba mamy to. Udało mi się to zrobić. No to wam powiem, że sporo punktów umiejętności dostajemy.
w jednym odcinku. I chyba mamy teraz tam podążać. I tak, tutaj mamy zjechać. Chyba będzie bogactwo. O, tu kolejne jakieś promienie są. I kolejna zabawa, żeby dostać się do kawałka skarbu. Tak, w wodzie raczej nic nie ma. Albo jest. A to chyba nie jest pożądany efekt. Może coś pominąłem ogólnie. No na pewno minąłem coś. Coś innego chodzi. A, bo mam tu jeszcze z tyłu takie coś, zobaczcie. I nic. No na pewno nie o to chodziło, prawda? Chyba, że mamy operować tym drugim promieniem. Dajemy to tu. Zgadza się, mamy tym drugim promieniem operować. W ten sposób. I mamy to w końcu. No sądziłem, że te promienie są już przygotowane i tylko trzeba zaświecić, a to jednak nie. Mamy kolejny skarb, kolejne fanty. No i dobra, którędy tu wyjść, aby było nam łatwiej dostać się tam na górę. Bo w sumie jest to taka mała pora, aby tam dostać się. Trochę jest spinaczki, jak widzimy. No to się spinamy, ewentualnie wam to wszystko przyspiesza. No i jesteśmy, jak widzicie, na miejscu, ale i tak nie jesteśmy wyżej niż w Asgardzie, tam w mieście. Mamy to zaliczone.
Spójrzmy, co nam tutaj odblokowało. Mamy tutaj kolejne jakieś bogactwa. Kolejne miejsca tu do zgadnięcia. No i na pewno w kolejnym odcinku może trochę pozbieramy rzeczy, aż dojdziemy do miejsca, do misji samej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A na chwilę obecną sprawdźmy sobie, jak to wygląda w zadaniu. Przyjęcie do rodziny. Eivor przedstawia propozycję, jaką konstruktor złożył bogom. Zobaczymy, czy w ogóle to zrobimy w kolejnym odcinku, czy może jeszcze w kolejnym. Co my zebraliśmy w tym odcinku? W ogóle również powinniśmy sobie tak uzupełnić. No na pewno te kamienne łzy Ymira. Jak widać, nic więcej tu nie da rady zebrać. A w umiejętnościach możemy wydać właśnie w kierunku właśnie tutaj. To, co pokazywałem w poprzednim materiale. Wilk Wojownik. Aby najszybciej to zrobić, to raczej tędy. I mamy zdobyte już tą umiejętność, nabytą. I możemy na coś jeszcze wydać ewentualnie. Może obrażenia od skrytobójstwa. No i tak naprawdę zakończymy ten materiał w tym miejscu. Tak więc wam dziękuję za obejrzenie tego materiału oraz za wasz poświęcony czas. Ale za to wam powiem, że uda mi się jakoś to przyspieszyć niektóre odcinki. Nieraz będą tak, że będzie brakowało danego dnia, bo chciałbym od poniedziałku do piątku to robić, aby soboty, niedzielę bardziej poświęcić czas rodzinie, ale nieraz będę to w sumie nadrabiał, że będą dwa razy materiału jednego dnia, ale myślę, że dzięki łapkom w górę bardziej się postaram o kolejne odcinki, jak i skomentowanie tych materiałów oraz zasubskrybujcie kanał, bo warto, aby obejrzeć kolejne materiały oraz obejrzeć te, które zaraz wam się wyświetlą. Do zobaczyska. Hej, hej.